Witajcie moi drodzy, z tej strony Susek, to oczywiście World of Tanks. I czemu tutaj nie ma czołgu? Już jest czołg. Wracamy do pokazywania powtórek, oczywiście to są wersje, to są powtóreczki z wersji 9.5. Nagrywam na prędce, żeby zdążyć przed 9.6 i mieć z tym spokój. Przed wami EV304, to są bardzo stare repki. Pewnie ukazują się na przełomie marca, a są z grudnia. To jest EV-304, artyleria brytyjska tieru 6, jedna z najbardziej wkurzających, myślę, artylerii w grze, a nie tylko artylerii, myślę, że jeden z najbardziej wkurzających pojazdów. Przed wami oczywiście E-25, to jest kolejny na tej liście pojazd, myślę, dość wysoko, który by się plasował. Niemniej jednak, Erlenberg, siódemki, super wczytanie. Po drugiej stronie dużo wolnych pojazdów, więc spoko do bicia. Pluton z Pawełkiem, szanse ogromne. Nic bardziej mylnego. My mamy w naszym teamie Chiri, co jest pojazdem dość słabym, bądźmy szczerzy. Mamy 2x25 i stąd są nasze wyższe szanse. Oni mają same heavy'ki, czyli mają HP dużo więcej. Na szczęście nie mam tego durnego moda, który pokazuje HP. Ja jako ktoś, który uwielbia liczby, ciągle bym się na to gapił, więc mi to w żaden sposób nie pomoże w grze. Ale przejdźmy już troszeczkę do pogadania o tym pojeździe. Tutaj mamy bardzo ciekawe działko 450, no w ogóle załatwiłem, no super. 450 uszkodzeń, 57 przebicia. Jest to identyczne działko, jakie ma Bishop. Co znaczy, że mamy tutaj działo z pojazdu, które na piątce jest naprawdę dość mocne, natomiast na szóstce czasem potrafi przywalić, ale często są to strzały dość słabe. Tak jak widzicie, chciałem zhejcić to działo, że jest naprawdę słabe, ale więcej w tym było przypadku po prostu i szczęścia. Bitwa oczywiście z czasów robienia eventu na WZT, także tutaj fajnie się złożyło, że udało się go dobić. No bardziej tak wyszło niż tak miało być. Co można powiedzieć o tym pojeździe? Jest niesamowicie szybki, malutki, ma niezłe działo. No niestety się nie udało, no ale to taki jest po prostu. Czasem się uda, czasem się nie uda. Po tej stronie załatwiliśmy artylerię i Black Prince'a, czyli nie bez spoko, ale jedziemy dalej. Problemem jest oczywiście zasięg. O ile w Bishopie ten zasięg jest większym problemem niż tutaj, bo tam jesteśmy naprawdę ślamazarni, tak w tym pojeździe to nie jest aż tak bardzo irytujące. Głównie dlatego, że jak widzicie, jest to pojazd bardzo szybki. Może się rozpędzić nawet do 70, bodajże 2 km na godzinę. Naprawdę zabójcza prędkość. I jeśli chodzi o artylerię, na pewno jest to pojazd stosunkowo przyjemny do grania. Jest bardzo szybki, ale nie robi dużych obrażeń. Stąd chciałbym już na samym wstępie zaznaczyć, jeżeli spodziewacie się, to jest będzie długa bitwa, ja się naganam o nim. Jeżeli spodziewacie się po artylerii brytyjskiej do tieru 7 włącznie, że będziecie robili dużo damage'a, to musicie się rozczarować. Bo pewnie myśląc, że o CGC on pieprznie za tyle i tyle i tyle, no to cała linia jest taka. No niestety dopiero mocne bicie zaczyna się od tieru 8, ale od tieru 5 zaczynają się już te fantastyczne lobujące działka, więc zupełnie inaczej się gra. Też warto nadmienić, że pocisk leci bardzo powoli i w zasadzie tutaj dystans 500 metrów to jest mniej więcej taki czas toru lotu pocisku jak na 800 może nawet metrów. Być może przesadzam, ale ciężko się naprawdę przyzwyczaić tak od razu. Szczególnie dla mnie, dla osoby, która tyle grała innymi artyleriami, bo tak naprawdę wszystkim grałem, każdą nacją, prawie nawet dwie dychy, tak? Coś z tej artylerii we mnie jest, mimo wszystko. No i tutaj bez problemu przycelowanie w T37 spadł bez problemu. Zobaczcie, w jakich dziwnych artyleria pozycjach się znajduje. Jestem na środku niczego,
dziwna sprawa. Tutaj fajnie, że wleciało w tego Churchilla. Zobaczcie, bez problemu jestem w stanie. On się tu może chować. Kuku, lamuniu i tak dalej. Ale przede mną niestety ziomeczek no nie ucieknie. Jadę. Jak widać, nasze E25 niby dobrzy gracze, tak? Solidni, zieloni, coś powinni grać. No ale niestety w porównaniu walki 1 na 1, no to ten pojazdy po prostu nie mają szans. No jak widzicie, teraz robię to, w czym ta artyleria jest naprawdę niezła. Czyli naprawdę jest to walka w zwarciu. To jest niesamowite, że taka artyleria... No i tutaj sobie skupiłem hita i skupiłem. Załatwiłem go. 4 fragi, 1000 damage'a tutaj. Jakaś wroga artyleria próbuje ustrzelić. No i cóż, tak jak mówiłem przy okazji Bishopa, nadmienię też i teraz, że popisy innych youtuberów na CGC-ku mnie troszeczkę tak zachęciły do tej linii. Bo szczerze powiedziawszy, grindowanie artylerii to nie jest w tym momencie coś, co chciałbym robić. Chciałbym po prostu pokupować, pozarabiać pieniądze, pograć z zarabiaczami. To jest mój plan na ten moment. I tyle, może te misje porobić na indywidualne. No, naprawdę nie napalam się na to, bo dla mnie to troszeczkę no, mija się z celem. No i zobaczcie, jest 9 na 10. Im zostały 4 czołgi 7 tieru na nawet sporych HP-kach. Nam zostały 2 beznadziejne TD-ki teoretycznie, bo są dość łatwo zabite, mogą zostać zabite. Mamy no to 3 artylerie i teraz się sprawdzi to, do czego jest przydatny 25. Naprawdę. Całe szczęście mieliśmy dość mądrego E25, który grał na spotting, tak? Tym się zdecydowanie tak da grać. Też należy wspomnieć, że w trakcie grania na żywo wydawałem tak emocjonalne dźwięki wysokotonowe, no, że była beka nieziemska wtedy na TS-ie, bo zobaczycie zaraz, co się będzie działo, bo ta bitwa zostanie wyciągnięta. Mamy Tygrysa na 1200 HP, T29 na 400 i dlatego się na nim skupia. Na szczęście udało się go zabić. Tygrys już też dostał za 400. Już troszeczkę lepiej to wygląda. Już jest po 10, tak? Ale nadal mamy 2 Tygrysy. Jeszcze Chiri. No i trzeba próbować swoich szans. Tutaj jak zobaczyłem, że strzeliłem Tygrysa za całe 18 punktów, to myślałem, że coś mi się stanie. Tutaj dostał Tygrys z podpałą. Blind raczej nieudany, dokładnie. I skupianie. No niestety nie udało się go załatwić. To już drugi frag, który mi uciekł. Szkoda teoretycznie z późniejszego punktu widzenia, że tak uciekły tu 2 fragi. Tam GW Panther się nie udał. No wiecie, mogło być różnie z tymi fragami. Zobaczcie, teraz nagle z dupy pojawia się Tygrys tutaj. Oczywiście nie mam żarówki. Mogę zakładać, że się świecę, tak? Strzał poszedł, 95. Artyleria wroga stwierdziła, że... No tutaj kolejny tak naprawdę pojazd, który również mógł być mój. Ale mamy Chiri, ulubiony pojazd artylerii. Czemu? Bo zawsze bierze i nigdy nie wypluwa. Chiri też oczywiście odcinek na pewno się już ukazał. Ale jak widać, Chiri to też potężny strong armor, więc czasem potrafi pokazać pazur. No na blindzie chciałem go wyczuć, no niestety nie wyszło. W zasadzie robiłem tym pojazdem też misję na WZT i bardziej, jak widać, troszeczkę się udało nawet zrobić. Bardziej tym pojazdem robiłem misję na fragi, aniżeli na damage, bo tak jak mówiłem, tym nie zrobi się damage. Jeżeli tym pojazdem się klepie tak koło 1000 średnich, to jest to przyzwoity wynik, naprawdę. I starałem się tu bardziej robić fragi, bo drugą moją opcją do robienia fragów był Centurion 7-1, który, nie wiem czy wiecie, ale on strzela co 10 sekund po 390. Jest medem, więc musimy grać tym prawie jak heavikiem.
szukać tych nierówności terenu i grać na tą wieżę, co nie jest najprostsze, naprawdę. Dlatego zdecydowanie tym pojazdem chciałem czasem sobie zagrać tak, no, dla rozluźnienia bardziej, bo robienie damage'a i fragów centurionem nie bardzo mi przypadło do gustu, chociaż zdecydowanie lepiej mi się nim grało niż centurionem 1. Zdecydowanie dobrze nim grałem, prawie 1000 expa mi się udało średniego na nim napić, to jest już coś znaczy, prawda? No i tutaj zobaczcie, co ta artyleria potrafi. Szybciutko się przeteleportowałem w zasadzie na równi, jeśli chodzi o czas z E25, bez problemu. Tutaj zobaczcie, obie artylerie się ukazały. No to co, że 25 musi flanki Iren, no nie ma innej opcji. 5 fragów jest. Ja oczywiście patrzę, sprawdzam, co tutaj te robaczki ćwiczą. Tutaj taki strzał rozpaczy, a nóż może pojedzie. Tutaj ta artyleria próbuje znaleźć swoje szczęście, ale no... Błagam cię, kolego, o bardzo śmiesznym niku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, no, żenada. I tym sposobem 7 fragów. Nieźle, nie? W każdym razie, no, co wam mogę powiedzieć o tej artylerii? Ponoć kiedyś była lepsza, nie wiem, ale na pewno, no, można zejść jeszcze z tego reloadu, choćby jakimiś ciastkami, tak, biją i tak dalej, więc nie ma źle pod tym względem. Mi się raczej przyjemnie gra, chociaż się nie śpieszę, jeżeli chodzi o artylerię. Najważniejsze jest to, że mi się udało zrobić na tym pojeździe odznakę mistrzowską i z tego się cieszę, chociaż tak bardzo łasy. Z drugiej strony, na odznaki mistrzowskie nie jestem, no, ale zawsze miło jak jest, prawda? Wtedy ma się to poczucie, że ten pojazd już jest jakby dla nas kompletny. Cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o w jakiś sposób zaznaczeniu swojej obecności przy tym filmiku, czy to łapką, czy to komentarzem. Ja wam życzę miłego dnia i do następnego razu. Trzymajcie się.